jeden z najwybitniejszych humanistów polskiego renesansu. Pierwszy w dziejach Polski ambasador. Właściciel Wąbrzeźna. Dzisiaj przedstawimy Państwu postać biskupa Jana Dantyszka. Jan Dantyszek urodził się w 1485 roku w Gdańsku. Tak naprawdę nazywał się Jan von Hofen, a pieczętował się herbem Dantyszek, stąd często właśnie w ten sposób jest określany. Studiował w Krakowie, ale nie ukończył studiów, bo zaczął pracę jako sekretarz królewski na dworze króla Jana Olbrachta. Później odbył wiele podróży po Europie i Azji. Wtedy też podszkolił znajomość kilku języków. Dzięki temu mógł później pracować jako ambasador i wysłannik królewski za granicę. Był bardzo często wysyłany do Wiednia. W pewnym momencie późniejszy król, Zygmunt Stary, mianował go pierwszym polskim ambasadorem właśnie w Wiedniu. A więc pierwszy polski ambasador pracował na dworze cesarza Austrii. Był pierwszym człowiekiem, który nosił to miano. Był również często wykorzystywany w podróżach dyplomatycznych do Włoch. Gdy we Włoszech w księstwie Bari zmarła matka królowej Bony, księżna Izabela Aragońska, to on został wysłany, by uporządkować sprawy spadkowej po księżnej Izabeli. A dlaczego opowiadamy o nim właśnie w Wąbrzeźnie? W roku 1530 Jan Dantyszek zyskał tytuł biskupa i został biskupem chełmińskim. A pamiętajmy, że Wąbrzeźno należało wówczas do biskupów chełmińskich. Czasem kojarzymy, że jakaś wieś była własnością jakiegoś szlachcica i podobnie miasta. Wąbrzeźno było własnością kolejnych biskupów chełmińskich i w latach 1530-37 biskupem chełmińskim był właśnie wspomniany Jan Dantyszek. I to jest postać bardzo ważna dla dziejów naszego miasta. W 1534 roku, 10 stycznia, gościł na zamku w Wąbrzeźnie i tutaj wystawił jeden z najważniejszych aktów w dziejach naszego miasta, tak zwany przywilej wąbrzeski z 1534 roku. W akcie tym mowa jest m.in. o kwocie podatku, o dacie spłacania tych należności prawnych, ale na samym końcu dokumentu jest ważna informacja. Jan Dantyszek w tym dokumencie nadaje Wąbrzeźnu herb, taki jaki znamy dzisiaj. Skrzydło czarnego orła i złoty pastorał. Skąd taka symbolika? Złoty pastorał nawiązywał do władzy biskupów, a w herbie Jana Dantyszka znajdowało się czarne skrzydło. I właśnie czarne skrzydło umieścił również w herbie Wąbrzeźna. Ten herb widnieje do dnia dzisiejszego na fasadzie wąbrzeskiego ratusza. Jest używany jako symbol władzy samorządowej do dnia dzisiejszego, od 1534 roku. Rok później ten Jan Dantyszek nakazuje spisać inwentarz zamku w Wąbrzeźnie. No, wydawałoby się rzecz normalna. Inwentarz, czyli jak dzisiaj ujmuje się remament. Był to po prostu spis tego wszystkiego, co się wówczas na zamku znajdowało. Dlaczego więc jest to dokument tak niezwykły? Bo wówczas wszystkie dokumenty pisano przeważnie po łacinie. Wszystkie dokumenty prawne spisywano oficjalnie w języku łacińskim, czasami w języku niemieckim. A inwentarz zamku w Wąbrzeźnie z 1535 roku został, co ważne, spisany w języku polskim. To jest pierwszy dokument prawny spisany w języku polskim, w całości, od pierwszego do ostatniego słowa, tylko i wyłącznie w języku polskim. To jest ewenement na skalę ogólnokrajową. Co więcej, ten dokument zachował się do dnia dzisiejszego i znajduje się w zbiorach Biblioteki Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Jest najstarszym zachowanym do dnia dzisiejszego dokumentem związanym z historią Wąbrzeźna. Co można znaleźć w owym dokumencie, w owym inwentarzu z 1535 roku? Zaczyna się on takimi słowami.
Poczyna się opisanie zamku Wąbrzeżna. Rok 1533, 8 dnia najchwalebniejszej Panny Marii nawiedzenia uczynione. I dalej następuje dokładny spis. I tem 7 krów, które mleko dają, i tem 7 wołów, i tem 9 koni do roboty, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego data 1533, a mówimy o roku 1535? Wyjaśnienie jest na końcu dokumentu. Stało się to i dano w zamku naszym 28 dnia lipca roku Bożego 1535. Czyli spis był robiony na dzień 8 dnia najchwalebniejszej Panny Marii nawiedzenia uczynione, roku 1533. Ale oficjalne spisanie i potwierdzenie przez biskupa miało miejsce już w roku 1535. Dokument datowany na rok 35 zwany jest więc jako inwentarz zamku lub nieznany rękopis wąbrzeski 1535 roku. Oczywiście Jan Dantyszek nie spisał tego dokumentu sam. Najprawdopodobniej spisu dokonał jego osobisty sekretarz Baltazar z Lublina. Jan Dantyszek w późniejszym czasie zyskał miano biskupa warmińskiego i tam osiadł we Fromborku. Zmarł pod Fromborkiem w Lidzbarku Warmińskim w 1548 roku. Został pochowany w katedrze we Fromborku, niedaleko grobu Mikołaja Kopernika. Niedawno doczekał się w Wąbrzeźnie ulicy swojego imienia. A czy tak naprawdę mieszkańcy tej ulicy i w ogóle mieszkańcy Wąbrzeźna wiedzą, czy wiedzieli, kim była ta postać? Tak ważna, pierwszy polski ambasador, ważny dyplomata, biskup chełmiński i warmiński, właściciel Wąbrzeźna i człowiek związany z dwoma bardzo ważnymi dokumentami. Z nadaniem herbu z 1534 i z 1535 inwentarz wąbrzeski. Pierwszy dokument w dziejach Wąbrzeźna spisany w języku polskim. A postacią z nimi związaną był właśnie biskup Jan Dantyszek.